Nazywa się Zuzia, moja laleczka, moja córeczka. Opowiem. Bardzo dużo lat. To nie to, że ja nic nie mówiłam. Zawsze coś mówiłam. Wiem, że są ludzie, którzy nic nie mówią. Ja coś mówiłam. Tylko, że nigdy nie mówiłam wszystkiego od początku do końca. Kawałkami. I też tylko tak ludziom bliskim. W tym kibucu Gan Szmuel, co jest między Haifą a Tel Awiwem, było bardzo dużo ludzi z Polski. Jak tylko zauważyłam, że ktoś z Polski, dosłownie się od niego odsuwałam. Chciałam, żeby mnie pytali, nie chciałam, żeby mnie pytali, czy ja jestem stamtąd i co było, i jak było, i co się stało, a gdzie są moi rodzice i skąd ja jestem. Mnie się zdawało, że z moją przeszłością jest coś nie w porządku. Jak przyjechałam do kraju, miałam 11 lat. Kiedy coś powiedziałam, cokolwiek, że moja mama mówiła tak, że u nas było tak i tak, albo że kiedyś, jak jechaliśmy pociągiem, to było tak i tak, to tutaj nikt nie mógł tego słuchać. I od razu mówili, cicho, cicho, nie mów, nie mów. Moja ciotka była dobra i kochana. Była dentystką, była wspaniała, ale nie chciała nic słyszeć. Jak tylko zaczynałam coś opowiadać, nic takiego, coś o ulicy Złotej albo o Twocku, zaraz prosiła. Oj, Zosieńko, przestań. To już było. To już było. Teraz jest coś innego. Nie chciała rozmawiać ze mną po polsku. A ja strasznie chciałam. Nie umiałam na początku po hebrajsku. A ona mówiła, że napisane jest na ulicach Yehudi, Daber i Brit. Znaczy, że Żydzi powinni mówić po hebrajsku. Bardzo szybko się nauczyłam. Zrozumiałam, że jak chcę tu żyć i żeby mnie dzieci lubiły, żeby w klasie nikt się na mnie krzywo nie patrzył, żeby mi było dobrze i żebym miała koleżanki i kolegów, to muszę być wesoła i muszę umieć po hebrajsku. Muszę szybko umieć grać w klasy, tak jak się gra tu, a nie tak, jak się grało w Polsce. Wiedziałam, że nie mogę powiedzieć nikomu, jak było, co się stało, gdzie jest mój ojciec, jak bili mamę, gdzie ja się chowałam. Nie wolno było o tym mówić. Miałam koleżankę, bardzo miłą, dziewczynkę też 11-letnią. Ja jeszcze nie umiałam mówić po hebrajsku, ona nie umiała po polsku. Jej matka to była wykształcona pani. Ale jak tylko usłyszała, skąd jestem, strasznie się zlękła. I nie chciała, żebyśmy były koleżankami, bo się bała, że będę miała zły wpływ na jej córkę. Od razu zrozumiałam, że to nie jest wcale tak dobrze być dziewczynką z Polski po wojnie. Że najlepiej być stąd. Ja mam być wesołą dziewczynką, która umie wszystko robić tak, jak robi się tu. Tu dzieci chodziły w wysokich butach i niebieskich bluzach, a ja tylko to chciałam. I od razu zmieniłam sobie imię na Jael. I nikomu nie chciałam powiedzieć, jak mnie nazywali w Polsce. Jak poszłam do kibucu, to mnie wszyscy pytali, skąd jestem. A ja mówiłam z Jerozolimy. A w Jerozolimie mówiłam z kibucu. I tak było dużo lat. I dopiero jak pojechałam do Polski, miałam studio haftu w samym centrum miasta, w Jerozolimie. Przyszła do mnie jakaś pani z Muzeum Izraela i powiedziała, że są takie zajęcia, wykłady na różne tematy. Oni chcieli, żebym ja też coś powiedziała o hafcie, bo ja haftuję, robię judaika. Nie chciałam, bo tam już tyle ludzi mówiło. Namawiali. Zastanów się nad czymś, o czym nikt nie mówił. O jakimś obrusiku na szabat XVII wieku. Nie chcę, pomyślałam. To wszystko jest już takie, po hebrajsku się mówi, wyprane. Przyszłam do domu, mąż mi radzi. Zostaw to, po co ci to? Tylko będziesz miała ból głowy. Wtedy pomyślałam, że może ja będę mówić o dziecięcym hafcie. Dlaczego są rysunki dzieci, a nie ma haftów?
A moja mama nauczyła mnie haftować w getcie, jak miałam 3 lata i robiłam to. Robiłam różnie, nie wiadomo co. Nawet nie pokazała. Pokazała, jak można to robić. Nie miała igły, przedziurawiła drewnianą łyżeczkę. Znalazła mi kartonowe pudełko, porwała je na kawałki, zrobiła dziurki w tym kartonie i znalazła na ulicy jakiś sznurek. To wszystko przyniosła do mojej piwnicy. Ja byłam schowana w piwnicy na skraju getta, w jakimś opuszczonym domu w Warszawie. Wzięła łyżeczkę i powiedziała: to będzie twoja igła. Ja w ogóle nie wiedziałam, co to jest igła. Ona powiedziała: Zosieńko, ja cię nauczę haftować. Zawsze tak brała moje ręce w swoje, małe miałam, chude ręce, i mówiła: Zosieńko, ty masz złote rączki. Tak mi mówiła. Pokazała mi, jak ten sznurek wkłada się do jednej i do drugiej dziurki. Miałam 3 lata. Siedziałam w tej komórce i wiązałam, przekładałam. Starałam się, a ona miała łzy w oczach ze wzruszenia. Czułam, że cokolwiek robię, to jest coś niesamowitego. I tak mnie całowała, i tak mnie ściskała, i tak powtarzała: złote rączki, złote rączki. I raz mi nawet przyniosła pudełko drewniane, na którym coś było napisane po niemiecku, takimi wysokimi, gotyckimi literami. Wiesz, w tym pudełku była czekolada. Ja nie wiedziałam, co to czekolada. Było mi wszystko jedno. Ona powiedziała: a teraz to ty masz tu prawdziwy skarb. Otworzyła, ja patrzę, a w tym pudełku pełno malutkich kłębuszków wełny. Opowiedziała mi, że znalazła na ulicy stary sweter, sprułła go i zrobiła takie kuleczki. Trochę brudne, trochę podarte, ale powiedziała, że to skarb. I dla mnie to był skarb. I o tym chciałam opowiedzieć. Jak mama nauczyła mnie haftować. Właściwie nie nauczyła, ale dała mi taką miłość, taki, jak to się mówi po polsku, honor, respekt, szacunek do nici, do wełny, do rzeczy, z których można coś zrobić, do materiałów. Ja skończyłam później seminarium dla opiekunów dzieci niepełnosprawnych. Pracowałam z dziećmi w kibucu. Dawałam im haftować tak, jak mnie mama nauczyła. Na czystym, ładnym, białym kartonie, piękne wełny, kolory. To był pierwszy raz, kiedy opowiadałam obcym ludziom o mojej mamie. Czułam, że muszę to opowiedzieć. Jakiś czas potem, na 50-lecie getta warszawskiego, przyszła do mnie taka pani i powiedziała, że organizuje grupę ludzi na wyjazd do Warszawy. Zaproponowała, żebym pojechała z nimi. Odmówiłam. Drodzy Państwo, tym fragmentem z książki Mama zawsze wraca rozpoczęliśmy dzisiejsze nasze spotkanie. Gościem naszym jest Agata Tuszyńska, pisarka, poetka, reportażystka. Wiele by można mnożyć określeń, które właściwie nie wypełniają tej jej wielkiej pracy pisarskiej. Ale cały mamy wieczór przed sobą, żeby o tym mówić. Witam Agatę Tuszyńską. Zacznijmy od tej książki. Mama zawsze wraca. Agata Tuszyńska, Iwona Chmielewska. Chciałabym ciebie na początek zapytać, jaka jest historia tej opowieści, zanim ona stała się taką książką, którą trzymamy teraz w ręku. Jakbyś mogła opowiedzieć o historii książki. Dobry wieczór Państwu. Mikrofony zwykle nie działają. Pierwszy raz przestał mi działać mikrofon, kiedy w Nowym Jorku mówiłam o Izaaku Baszewiczu Singerze.
I to było oczywiste, że dybułki maczały w tym palce. Nie wiem kto teraz, ale już teraz jest dobrze. Proszę Państwa, ta książka to jest prawie ostatnia książka, którą wydałam. Książka dla mnie bardzo ważna i bardzo niezwykła, ale książka mała. Mała, ale posiadająca moim zdaniem wielką siłę rażenia. Ja mam takie marzenie związane z tą książką, żeby przeczytał ją każdy człowiek na ziemi. Jestem pewna, że jeśli ją przeczyta, będzie inny. Jest to taka historia, która jest w stanie zmienić, jak sądzę, nasz stosunek do życia i do świata i pokazać, co tak naprawdę jest ważne. Mogę tak o tej książce powiedzieć, dlatego że co prawda ja tę książkę napisałam, spisałam tę historię, ale to nie jest moja historia, to jest historia dziewczynki z warszawskiego getta, małej Zosi, którą ukrywała w komórce jej mama, Natalia Zajczyk. Dziewczynka była malutka i tak naprawdę niewiele jest świadectw dzieci w tym wieku. Kiedy ja rozmawiałam z Zosią po raz pierwszy, to było bardzo, bardzo dawno w Izraelu, przypuszczalnie podczas mojego pierwszego albo drugiego pobytu. I ta opowieść Zosi zrobiła na mnie tak wielkie wrażenie, że nie mogłam sobie z nią poradzić i tak naprawdę przez kilkadziesiąt lat ta historia spisana przeze mnie leżała w szufladzie i ja nie byłam w stanie jej z tej szuflady wyjąć. Mimo iż po jakimś czasie miałam doświadczenie z rozmów z dziećmi, które przeżyły wojnę, z takimi dziećmi jak moja mama, bo takie dzieci pamiętały. Moja mama urodziła się w 1931, czyli kiedy znalazła się w warszawskim getcie, miała lat 9 i potem była tam półtora roku, czyli 10, nie skończyła pewnie 11. Z takimi dziećmi rozmawiałam po całym świecie, w Izraelu, w Ameryce najwięcej, ale nie tylko. To były bardzo trudne rozmowy, ale i rozmowy bardzo ważne. Natomiast to, co usłyszałam od Zosi, było inne. Myślę, że również dlatego, że ona była bardzo mała i inaczej postrzegała rzeczywistość. Poza tym było jeszcze coś bardzo dziwnego, co zobaczycie Państwo czytając tę książkę. Tam się bardzo dużo dzieje w języku. Ja rozmawiałam z Zosią, która była dorosłą kobietą. Natomiast ona używała języka małego dziecka. Jej polszczyzna była polszczyzną zardzewiałą, polszczyzną przeniesioną z poprzedniego czasu. W Izraelu, jak tutaj usłyszeliśmy, na początku ona od razu zaczęła mówić po hebrajsku po to, żeby być jak inne dzieci, po to, żeby nie mieć problemów. Natomiast kiedy mówiła o Polsce, a tak naprawdę ona nie mówiła o Polsce, ona mówiła o komórce i ona mówiła o mamie. Ona opowiadała mi, w jaki sposób jej kochana mama, ona zawsze tak o niej mówi, kochana mama, moja kochana mama, ona mi pokazała cały świat w tej komórce. Zosia nie znała innego świata. Ona została tam zamknięta jako dziecko, które przedtem nie widziało kwiatów, drzew, wody, deszczu. Cały ten świat mama opowiadała jej w komórce. I ona przez tę historię nas przenosi, mnie przeniosła i Państwa wszystkich przeniesie, jeśli zdecydujecie się po tę książkę sięgnąć. Myślę, że bardzo ważne jest to, że ja usłyszałam tę historię stosunkowo wcześnie na mojej drodze pisarskiej i jeszcze wtedy, kiedy sama nie poradziłam się z własnym sekretem, nie poradziłam sobie z własnym sekretem rodzinnym. Otóż moja mama powiedziała mi, że jest Żydówką, kiedy skończyłam lat 19 i przez kolejne lata, bardzo długie lata, także wtedy, kiedy rozmawiałam z Zosią,
nie mogłam tego sekretu otworzyć, nie potrafiłam sobie z nim poradzić. Myślałam sobie, że skoro mama przez tyle lat milczała po wojnie w Polsce, to znaczy, że bycie Żydem to jest coś bardzo złego, bolesnego, wstydliwego, wobec czego byłam tak jak moja mama, czyli żyłam na jej aryjskich papierach przez długie lata. I dopiero kiedy zdecydowałam się opowiedzieć własną historię, czyli otworzyć sekret, czyli napisać rodzinną historię lęku, wtedy poczułam się pewniej, ja jako ja. Wobec tego mogłam w pewnym sensie sięgnąć do kolejnych historii, które opowiadały o getcie i o wojnie i o naznaczeniu i o żydowskiej łacie i o krzywdzie i o poczuciu i o poniżeniu i o tym wszystkim, o czym moja mama jako dziewczynka nie chciała po wojnie słyszeć. Ona chciała urodzić niebieskookie dziecko, no właśnie tak jej się udało. Miała tę swoją ukochaną córkę z polskim ojcem, z Polakiem, czyli moje życie wedle jej projektu na aryjskich papierach udawało się przez bardzo wiele lat. I tak naprawdę ja nie bardzo wiem, dlaczego ona wybrała ten wiek 18 lat, kiedy zdecydowała się tę historię opowiedzieć. Być może uznała, że będzie mi ją łatwiej przyjąć i zrozumieć, że jestem już na tyle silna, że no właśnie odkrycie tej zupełnie innej tożsamości, dlatego że jeśli dowiadujecie się nagle, że cała rodzina z jednej strony, cała rodzina ze strony matki, to byli polscy Żydzi, byli w getcie, większość z nich zginęła w Treblince, pochodzili ze Sztetla, z Łęczycy. Jest, stoi za nimi cała długa historia, której ja nie znałam, której nie było, której nie miałam pojęcia. Czyli byłam z jednej strony kompletnie jakby zatrzaśnięta na ten sekret, co miało być po to, żeby mi w Polsce było łatwiej i bezpieczniej, ale jednocześnie nie wiedziałam o sobie wielu rzeczy. I dowiedziałam się, zbudowałam mój wielki album rodzinny w rodzinnej historii lęku. Potem przypomniałam sobie, że przecież jest ta historia Zosi, historia, która tak mną wstrząsnęła, że nie potrafiłam jej wydostać z siebie i potem z mojej szuflady. No i w końcu to się stało. Jak opowiadałaś o swojej historii, to to wszystko jest też zawarte w tej książce, bo taką nadzieją, którą żywiła mała Zosia, było to, że kiedyś w przyszłości będzie blondynką o niebieskich oczach. Tak, Zosia mówiła takie zdanie, którego moja mama już nie mówiła, bo była starsza. Mianowicie Zosia mówiła, że jak będę dorosła, to będę miała dobry wygląd. Bo Zosia myślała, że z tego złego wyglądu, niearyjskiego, się wyrasta. Moja mama, która miała lat 9 w getcie, a potem 10 i troszkę więcej po aryjskiej stronie, wiedziała, że z tego się nie wyrasta i że ciągle musi patrzeć w ziemię i iść kopiąc kamyk po to, żeby nie unosić swoich czarnych oczu do góry, żeby nikt w tych oczach nie zauważył lęku, bo najbardziej zdradliwy dla Żydów był lęk i ten lęk podobno był w oczach. Natomiast Zosia myślała sobie, jak będę duża, będę miała dobry wygląd, a poza tym mówiła też, to niedobrze być dzieckiem, bo na dziecko wszyscy polują, Niemcy na dziecko polują i chcą je zabić. Natomiast mamusia zawsze wie, jak się zachować. I zawsze przyniesie coś do jedzenia, jakąś marchewkę albo jakiegoś ziemniaka. I Zosia myślała, że jeśli się jest dużym, to można sobie z Niemcami poradzić. Mama Zosi, owa Natalia Zajczyk, która przed wojną była nauczycielką,
Zresztą tak jak moja babka Dela, czyli matka mojej mamy, wiedziała, że musi coś zrobić, żeby ocalić swoje jedyne dziecko. To samo zresztą wiedziała moja babka Dela, która chciała ocalić swoją jedyną córkę, co jej się udało. Jej samej natomiast przeżyć się nie udało. Otóż mama Zosi wiedziała, że trzeba, że można dziecku stworzyć bezpieczny świat bez względu na to, gdzie się znajduje. I Zosia przeżyła w piwnicy, w komórce, gdzie były szczury i gdzie nie było jedzenia, ale wiedziała dwie rzeczy. Wiedziała, że mama zawsze wraca, że mama zawsze po nią wróci. I znalazła na ulicy Goethe w pewnym momencie główkę laleczki, pewnie jakiegoś dziecka, które umarło. I przyniosła tę laleczkę i powiedziała: zobacz, Zosiu, teraz tej laleczce zrobimy sukienkę i zrobimy jej rączki, to będzie twoja córeczka. I kiedy mama wychodziła, no właśnie, laleczka nazywała się Zuzia, i kiedy mama musiała wyjść, żeby zorganizować jedzenie, żeby załatwiać sprawy w getcie, to zostawiała Zosię z tą małą Zuzią. I Zosia mówiła do Zuzi: Zuziu, no nie możesz się tak mazać, nie możesz płakać. Przecież mama zawsze wróci, mamusia nigdy nie zostawi swojej córeczki. I w ten sposób pocieszała swoją lalkę, tak jak mama pocieszała ją samą. I ta opowieść Zosi tak naprawdę jest opowieścią o miłości i opowieścią o niezwykłej sile słowa, ponieważ mama opowiadała Zosi świat w taki sposób, że ona się go nie bała. Owszem, wiedziała, że są Niemcy i wiedziała, że trzeba się chować i że nie można podchodzić do okna, bo mogą ją zobaczyć. I wiedziała, że na dzieci Niemcy polują. Ale poza tym uczyła się świata. Mama przynosiła jej do komórki listki, pokazywała jej, jak wyglądają listki. Uczyła ją liczyć. Na węglem rysowała literki i cyferki, uczyła ją czytać. Pokazywała, jak wygląda deszcz, bo w tej komórce za szybą czasami padał deszcz. Ale Zosia nie wiedziała, co to jest deszcz i mama jej opowiadała. To jest takie kropelki spadają. Opowiadała jej, jak wygląda wiatr. Opowiadała jej, że są góry i bawiła się z nią. Że Zosia siedzi na sankach, to wszystko w tej piwnicy, wśród węgla i drewna. Czyli tak jej opowiadała o świecie, że to dziecko, nie powiem, nie bało się w ogóle, ale bało się mniej. I jednocześnie wiedziało, że cokolwiek się stanie, mama jej nie opuści. Nie chcę opowiedzieć całej historii. W pewnym momencie mama jednak nie wraca i nie przychodzi po Zosię. I potem dzieją się różne niezwykłe rzeczy w tej historii, ale finał jest, chciałam powiedzieć, że jest dobry. Dobry jest, bo obie przeżywają i udaje im się dosięgnąć obu ziemi obiecanej, czyli Izraela. Ale mama Zosi 2 tygodnie po przyjeździe umiera. Zosia zostaje tam sama. Chyba trzeba mi przerywać, bo inaczej ja będę mówić przez 2 godziny bez przerwy i to nie będzie dobrze. Po prostu tkasz opowieść. Chciałam zapytać, bo mówisz, że upłynął długi czas od momentu, kiedy opowieść przyszła do ciebie, do momentu, kiedy stała się książką. I to, co trzymamy w ręku, jest niezwykłym arcydziełem wydawniczym. Jest, nie wiem, czy to jest dobre słowo, żeby powiedzieć, że ta książka jest ilustrowana. To znaczy, jest w tym
wszystkim, tak jak powiedziałaś, o sile słowa, o poezji słowa, o mocy słowa. Tak samo w tej książce jest zawarta moc obrazu. I to jest niezwykła całość, że otrzymujemy do ręki książkę z tak niezwykle silnym wyobrażeniem tego wszystkiego, o czym mówimy. Może jeszcze słowo o samej Zuzi, bo to nie jest wyobrażona laleczka. Ta laleczka istnieje. Oczywiście Zuzia jest prawdziwa i mimo, że miała przykrą przygodę w getcie, jednak ocalała i przyjechała z Zosią do Izraela i w tej chwili mieszka w Muzeum Holokaustu w Yad Vashem i stoi w gablocie. Bardzo wiele dzieci z całego świata pisze do Zuzi listy. Zosia, która nigdy się z Zuzią nie rozstawała, zdecydowała, że jednak ją w tym miejscu w Jerozolimie umieści. Ja muszę powiedzieć, że miałam wielkie marzenie, żeby tę książkę zilustrowała Iwona Chmielewska. Artystka, która jest moim zdaniem wybitną ilustratorką i taką osobą o wrażliwości, jakiej się nie spotyka. I wiedziałam, że jeśli ktokolwiek ma pomóc w przeniesieniu tego przekazu, w opowiedzeniu tej historii jeszcze na innym planie, to może być tylko Iwona. I zwróciłam się do niej z tą propozycją. Ja oczywiście mogłam to wydać w zbiorze innych opowieści małych dzieci, które przeszły przez wojnę, ale nie chciałam tego robić. Chciałam, żeby to była osobna książka. I zwróciłam się do Iwony, dałam jej ten tekst, i czekałam z drżeniem serca, co ona powie i czy się zgodzi. I otóż nie zgodziła się. To znaczy powiedziała, że ten tekst jest tak silny i że jest tak emocjonalnie nasycony, że ona nie jest w stanie go zilustrować, ona nie jest w stanie nic dodać do tego tekstu, ponieważ może go tylko zepsuć. Taka była jej odpowiedź. I wówczas ja zastosowałam skuteczny zresztą szantaż i powiedziałam, wiesz, jeśli ty tego nie zrobisz, to nikt tego nie zrobi i ta książka, ten tekst będzie dalej leżał w mojej szufladzie. I potem minęło trochę czasu i ona jednak powiedziała, no, że ona się zastanowi. I co sprawiło, że jednak zaczęła nad tą książką pracować? Otóż Zosia ma na tej sukieneczce, którą Państwo widzicie, takie różyczki. To jest niebieska sukieneczka i są różyczki czerwono-białe. I ona zaczęła haftować te różyczki. Ona tak jak Zosia robi dużo rzeczy rękami i pięknie myśli. I zaczęła haftować różyczki. I przyszło jej do głowy, że to będzie znak miłości, że to będzie taki znak, który ona potraktuje odwrotnie niż Niemcy traktowali inny znak, którym pieczętowali Żydów. I proszę zwrócić uwagę, że ta książka ma taką opaskę na zewnątrz. To jest opaska żydowska z gwiazdą Dawida, która miała Żydów naznaczyć i skazać na śmierć. Tymczasem Iwona wymyśliła, że tutaj będzie znak miłości, że tu będzie ta różyczka, która jest znakiem miłości mamy do córki do swojej córeczki Zuzi i znakiem wszelkiej miłości, która się dzieje na świecie. I wymyśliła jeszcze, że to będzie właśnie ta opaska i że będzie, żeby wejść w tę książkę, żeby zejść do tej piwnicy, żeby dostać się do historii Zosi,
trzeba będzie zdjąć tę opaskę z tej książki. I co więcej, jeszcze chciała, żeby ona była ściśle założona, żeby to nie było takie łatwe. Czyli żeby tam wejść, trzeba było zrobić pewien wysiłek. No i kiedy różyczki ją pochłonęły, wówczas pracowała po prostu jak anioł. I miała też bardzo dużo albumów. Albumów takich, gdzie zwykle są zdjęcia z takim czarnym kartonem, ale tam nie było zdjęć, one były puste. I zobaczcie Państwo, na końcu książki są puste kartki i tylko czerwoną nicią zaznaczone miejsca po zdjęciach, po tych ludziach, którzy byli i których nie ma i których nie jesteśmy w stanie przywrócić, dlatego że historia Zosi i historia mamy Zosi to jest jedna oczywiście z wielu historii, ale dużo więcej losów dzieci szczególnie z get, nie tylko warszawskiego, ale ze wszystkich get na terenie tego kraju. Te historie są nieznane, więc to jest znak. Natomiast wszystkie inne rzeczy, które tam namalowała, uważam, że są rzeczywiście wyjątkowe i spełniło się takie marzenie, żeby historia Zosi była opowiedziana przez kogoś, kto tak pięknie myśli. Poprosiliśmy Iwonę, żeby była razem z nami podczas tego spotkania. Bardzo chciała, więc szukaliśmy sposobu, jak mogłaby się tutaj znaleźć, choć w tej chwili jest daleko w Borach Tucholskich. I postanowiliśmy, że chociaż głosem swoim obecna tutaj będzie. Więc mimo wielkich trudności z internetem gdzieś tam w środku lasu, udało się cudem przesłać kawałek takiej wypowiedzi, więc może teraz jej oddamy głos. Opowie o pracy nad tą książką. Będą zdjęcia i ilustracje będą towarzyszyły tej wypowiedzi. Zdjęcia Zosi, jej mamy, a także zdjęcia z książki, pracy Iwony. Dzień dobry Państwu. Bardzo mi miło, że mogę być z Państwem, chociaż to jest w ogóle sytuacja taka trochę absurdalna, bo nie ma mnie tam, jestem tutaj, mówię do kamery, właściwie do nikogo, ale postaram się sobie wyobrazić Państwa i spotkanie, które się toczy w tej pięknej kawiarni, którą znam, i postaram się sobie wyobrazić Agatę i Małgosię i widzów, odbiorców tego spotkania, chociaż patrzę tu za moje okno i widzę tylko sosny, bo jestem w Borach Tucholskich, gdzie mieszkam od ponad roku. I troszeczkę w takiej swojej pustelni, bez ludzi, więc będę do tych sosen mówiła, może sobie ostrość jakoś nastawiała tam. Bardzo serdecznie witam Państwa z Borów Tucholskich. Zostałam poproszona o powiedzenie paru słów o mojej pracy tej książce, która jest tematem dzisiejszego spotkania. Muszę się nauczyć, jak to pokazywać. Proszę mi wybaczyć różne takie techniczne moje niedoskonałości, ale też moje zawieszenia w mówieniu, bo nie jestem mistrzem słowa, tak jak Agatka, którą uwielbiam słuchać i mogę słuchać
o tej książce nieskończenie wiele razy, ale też o innych. Wszystkie jej spotkania, jak Państwo wiecie i teraz doświadczacie tego, są wspaniałe. No, gdybym ja umiała mówić, to pewnie bym pisała książki. No, piszę też książki, ale takie bardzo krótkie i właściwie to są podpisy do obrazów. I dlatego, że władam słowem w taki niedoskonały sposób, może dlatego robię obrazy, które ktoś powiedział, że znaczą więcej niż 1000 słów. Robię obrazy do słów. I staram się tak robić, żeby te obrazy też opowiadały. To jest bardzo trudne nie przekroczyć tej granicy, żeby one nie za dużo opowiadały, żeby one nie powtarzały tego, co jest w tekście, bo po co, ale żeby stworzyły swój własny świat, a jednocześnie nie swój, bo spójny z tekstem, prawda, czasami mu przecząc, czasami mijając się z nim, a czasami w ogóle go wyprzedzając albo opóźniając. No i to jest moja wielka pasja i pewnie dlatego Agata wybrała mnie jako osobę, która ma stworzyć wizualną opowieść do książki, bo nie tworzę tradycyjnych ilustracji, które jakby obrazują tekst, tylko staram się stwarzać osobne światy. Niemniej pamiętając, że musi to być świat spójny, to tak jak tekst i ilustracja chodzą ze sobą, ale patrzą w różne strony czasami, no ale jakoś się muszą trzymać blisko siebie, czasami trzymać za rękę, czasami tę rękę zostawić, oddać i pójść swoją drogą, ale wchodzą jakby w mroczny las razem, później jakoś tam się rozdzielają, łączą, zbliżają do siebie, oddalają, po czym z tego lasu wychodzą również razem. Tak to widzę. I kiedy otrzymuję tekst, będę już konkretnie mówić o tym właśnie tekście, wydaje mi się, że nie jestem uprawniona do tego, żeby w ten tekst ingerować. I to akurat w wypadku książki Mama zawsze wraca było niezwykle dla mnie pewne i dojmujące i dotkliwe, że ten tekst jest tak doskonały i tak już pełen, właściwie nie mogę tam wchodzić do tej piwnicy, nie mam uprawnień, nie jestem osobą aż tak pełną pychy, raczej zupełnie niepewną i wstydliwą i nawet nie mam odwagi czasami po prostu przymierzyć się do czegoś, co mnie wtedy przerosło, przyznam, bo ten tekst, który Agata podarowała mi, zresztą ona pewnie Państwu o tym opowie, o tym szantażu i w ogóle, Agatko, który zastosowałaś wobec mnie. Ten tekst przyniosła mi Agata do Muzeum Polin. To też jest bardzo ważne, bo akurat tego dnia miałam w Muzeum Polin spotkanie i pamiętam, to był grudzień. Wracaliśmy z Warszawy do Torunia, tam gdzie wtedy jeszcze byłam, w Śnieżyce, w taką mroźną noc. Spotkanie było
późno, w święto Chanuki i wracaliśmy, no trochę była gołoleć i ten tekst wiozłam ze sobą, nie zaglądając do niego wcześniej. I kiedy już przyjechaliśmy po tym spotkaniu, które też bardzo przeżywałam i zawsze spotkanie mnie dużo kosztuje, bo bardzo je przeżywam. A zwłaszcza w takim miejscu. Nie mogłam spać, bo zwykle po spotkaniach nie mogę spać. I myślę sobie, ach, przeczytam, co tam mi Agatka podarowała, czy przyniosła. Jeszcze nie wiedziałam wtedy, że to jest podarunek taki. No, podała mi to ze słowami, zobacz i może coś z tym zrobimy. No i potem już w ogóle nie mogłam spać po przeczytaniu tego. Troszkę nad ranem się zdrzemnęłam. Pamiętam, że oniemiałam po prostu. To mną absolutnie wstrząsnęło i spowodowało, że, no, że moja niepewność i w ogóle bezradność wobec tego tekstu no, była przeogromna. Właściwie odmówiłam Agacie i samej sobie, bojąc się, że tak jak powiedziałam wcześniej, że to mnie nie dość, że przerasta, to że ten tekst nie potrzebuje moich jakichś ułomnych i no i takich trochę bezradnych obrazów, no co ja mam tam pokazać w ogóle, jak to pokazać, prawda, że to jest, no musiałabym być niesamowicie zarozumiałą osobą i pełną, no właśnie tej pychy artystycznej, jakąś kreatorką czegoś, do czego zupełnie nikt mnie nie powołał. Kto mi na to pozwala i tego rodzaju właśnie niepewności i mną targały, także absolutnie byłam przeciw. Jednocześnie zdając sobie sprawę, że świat bez tego tekstu, bez tej książki, którą zaplanowała Agata, nie będzie, będzie uboższy, po prostu nie będzie tym samym światem, że tę historię powinno poznać jak najwięcej ludzi, bo bez niej świat jest niepełny. No i tak, no i no ale Agatka próbowała i dobrze. Ja też właściwie chodziłam z nią w głowie już od tamtej pory cały czas. To był grudzień. Jak wiemy, grudzień jest bardzo długi i ciemny i mroczny, ale też jednocześnie krótki, bo szybko przychodzą święta i potem nowy rok i dużo jest zamieszania i krzątaniny. No ale już musiałam podjąć tę decyzję, no i tak sobie myślę, no dobrze, jeszcze raz się temu przyjrzę i może się gdzieś tam zaczepię, może znajdę jakieś miejsce swoje w tej książce, a chociaż nie sądzę. Nie muszę Państwu mówić, bo wiecie, jaka to jest książka, jak ważny, no, jakiej wagi jest to tekst. No ale tam może gdzieś tam sobie przycupnę i w tej piwnicy jakoś ją oświetlę, jakoś ją zobaczę, co w niej zobaczę. I jedynym śladem wizualnym, jedyną pamiątką, jaka wyszła z tej piwnicy poza wyobrażaniem sobie, no, na przykład sterty węgla, czy drewna, czy okienka, czy czterech ścian, drzwi, podłogi,
pokrytej też kurzem, pyłem węgielnym i no i jedynym śladem, który został, jest lalka. Bo ten tekst, który Agata mi dała, otwierała fotografia Lali Zuzi z Jadwaszem. Przyglądałam się tej lalce z taką uszkodzoną twarzyczką. To sobie wyobrażałam, że ona jest zrobiona z jakiegoś papier-maszę pokrytego może jakimś lakierem. Nie wiem, z czego była ta głowa. No ale tak kiedyś robiono lalki. No i przyglądałam się tej sukience, która była absolutnym zaprzeczeniem tego, co było w piwnicy, co sobie wyobrażałam, że było, że co było obrazem w mojej głowie, obrazem tej ciemnej, mrocznej tego miejsca, tej ciemnej, mrocznej piwnicy, a tam była sukienka lalki i na błękitnym tle te maleńkie bukieciki kwiatków, różyczek. A ponieważ jestem dość manualna i taka właśnie, że lubię szyć, haftować, łączyć tkaniny, więc uczepiłam się tej tkaniny po prostu i zaczęłam rysować te bukieciki. Rysować najpierw na papierze, a później pomyślałam sobie, że tak jak pani Zosia w Jerozolimie w swoim studio haftu spróbuję tak jak ona i tak jak mama, która uczyła swoją córkę w piwnicy haftować, spróbuję wyhaftować te różyczki i spróbuję nadać im jakiś taki pierwotny kształt i od tego wyjść. Wydaje mi się, że byliśmy świadkami opowieści o tym procesie twórczym i o doświadczeniu drugiej autorki tej książki, ale chcę powiedzieć, że to była taka ta niezwykła intuicja, żeby tą opowieść pokazać właśnie w ten sposób, jeszcze zwizualizować ją, bo tak naprawdę o tym też jest ta książka, jak mama rysowała na podłodze węglem i jak ten świat jej pokazywała małej dziewczynce, która nie widziała wcześniej świata. Ale chciałabym razem z Państwem skorzystać z tego, że Agata jest z nami i porozmawiać jeszcze o wcześniejszych książkach. Choć powiem szczerze, że to, co powiedziałaś, że ta książka może dokonać zmian w naszym widzeniu świata, to myślę, że to jest kolejna intuicja bardzo, bardzo ważna. Zachęcam Państwa do poznania tej opowieści. I teraz chciałabym troszkę sięgnąć do wcześniejszych Twoich książek. Zaczęłaś mówić o rodzinnej historii lęku. To jest książka dotycząca Twojej, to jest Twoja opowieść o losach rodziny przodków polskich i żydowskich, a jednocześnie jest taką opowieścią o tym naszym świecie. Mówię o Polsce. Mówiłaś też o tym, jak bardzo ta książka była Tobie potrzebna, jak była po to, żeby Ciebie wyzwolić z pewnych rzeczy, czy też no, dać Ci jakąś poczucie
wypowiedzenia tego. I wczoraj, jak spotkałyśmy się przy dworze, to zaczęłyśmy myśleć o tym spotkaniu dzisiejszym i powiedziałam, że żeby to było takie osobiste wypowiedź, ale cała twoja twórczość jest po prostu taką osobistą wypowiedzią. Ale chciałabym zapytać ciebie o biografię, o twoich bohaterów, których wybierasz, bo jedną z książek, która jest tak mocno znana w świecie i w Polsce, to jest oczywiście Pejzaże Pamięci i biografia Izaaka Waszewica Singera. I to nie jedyna książka biograficzna, którą napisałaś. Dla mnie wielkim przeżyciem była książka o Wierze Gran. To biografia niezwykłej artystki przedwojennej i właściwie jej dramatycznego losu, który ją spotkał. Oskarżona po wojnie o współpracę z Niemcami, właściwie umiera w odosobnieniu, zapomnieniu i samotności. I chciałam ciebie zapytać, bo to nie wyczerpuje wszystkich książek, które napisałaś, twoich bohaterów. Chciałabym zapytać, jak dobierasz swoich bohaterów? Jak to się staje, że oni są twoimi bohaterami? Bo przecież praca nad takimi książkami trwa bardzo długo. Jest bardzo wymagająca, zbieranie materiałów, opowieści. Jakbyś mogła troszkę o tym? Niestety tych książek trochę się zebrało, ale klucz do moich bohaterów jest zawsze jeden. A mianowicie, ja chyba tych książek nie traktuję jako książek biograficznych. To jest moje spotkanie z bohaterem. A ten bohater po prostu w pewnym momencie mojego życia odpowiada na pytania, które ja sama sobie zadaję. I to jest bardzo łatwo prześledzić teraz na przykładzie mojego losu. Pierwsza książka o Izaaku Waszewiczu Singerze, może druga książka, to jest moja próba odpowiedzenia sobie na pytanie, co to znaczy być Żydem. Co to znaczy, że człowiek rodzi się w żydowskiej rodzinie, w żydowskiej tradycji, w żydowskiej religii i na terenie Polski w dodatku? Chciałam się dowiedzieć, co to znaczy. A ponieważ było to już wtedy, kiedy wiedziałam, że moja rodzina ze strony matki jest żydowską rodziną, chciałam się po prostu od niego dowiedzieć, jak to jest, kiedy rośnie się w środowisku żydowskim od początku, kiedy to nie jest sekret i w ogóle na czym to polega. Czyli każdy z bohaterów, począwszy od Singera, jest swoistym lustrem, które ja sobie stawiam i dzięki kontaktowi z tym człowiekiem, bohaterem, odpowiadam na pytanie, które zadaję sobie. Co to znaczy? Jak to jest? I tak dzieje się przez wszystkie moje książki. Czy jest to spotkanie z Wierą Gran? Wiera Gran to jest stosunkowo późna moja książka i taka najbardziej głośna, czy też skandalizująca, też nie bardzo wiem z jakiego powodu, no ale wszystko jedno. To jest moje kolejne wejście do getta warszawskiego. Ja po raz pierwszy do tego getta weszłam z moją mamą, kiedy pisałam rodzinną historię, z moją mamą i z jej mamą, która była nauczycielką, podobnie jak mama Zosi. Po raz drugi weszłam do getta z Wierą Gran. I muszę Państwu powiedzieć, że tak jak i innym, na początku wydało mi się, że to może nie jest specjalnie, nie wiem jakiego użyć słowa, koszerne czy też moralne, występować w kabarecie w warszawskim getcie.
Nie rozumiałam jeszcze wtedy, kiedy przystępowałam do tej pracy, tego, że Żydzi zamknięci w getcie potrzebowali kawiarni, orkiestry, teatrów, potrzebowali rozrywki, potrzebowali czegoś, co by im pozwoliło chociaż przez chwilę żyć tak, jak przed wojną, jak przed zamknięciem za murem, jak przedtem, kiedy odebrano im prawo do tak zwanego normalnego życia. Czyli Vera Gram pokazała mi, że ona jako pieśniarka była w getcie bardzo potrzebna. Ludzie przychodzili także z aryjskiej strony, żeby jej słuchać, ale mieszkańcy getta, którzy mogli sobie na to pozwolić, przychodzili dlatego, że chcieli się poczuć tak jak kiedyś. Chcieli słuchać piosenek o miłości, o drzewach, o przestrzeni, której w getcie brakowało. I ja miałam tę niezwykłą możliwość rozmów z Vera Gram. Bardzo było trudno się do niej dostać. Ona nie chciała tak naprawdę z nikim rozmawiać, ale z drugiej strony bardzo chciała swoją historię opowiedzieć. Bardzo chciała, żeby świat w końcu usłyszał drugą stronę historii kawiarni Sztuka, w której to kawiarni Sztuka grał na pianinie Władysław Szpilman i cały świat dzięki pianiści, dzięki Polańskiemu znał jego historię. Podczas gdy ona, która była pieśniarką kawiarni Sztuka, która była gwiazdą kawiarni Sztuka, nazywano ją w getcie Vera Magnes, bo przyciągała ludzi, bo to dla niej przychodzono do getta, jej historia nie była znana. Więc ona chciała, żeby ją opowiedzieć światu i ja mam wrażenie, że mi się to udało. Ale ta postać interesowała mnie dlatego, że starałam się zrozumieć, co to znaczyło, że mówiono o Vera Gram, że kolaborowała. Co to znaczy kolaborować i w którym momencie kolaboracja staje się występkiem czy też przestępstwem, a kiedy nim nie jest. Vera Gram nie zrobiła tego, co była oskarżana. Ona nie wydawała Żydów po aryjskiej stronie. Owszem, raz czy drugi zaśpiewała w kawiarni Sztuka, kiedy gestapowcy byli na widowni, ale wówczas Szpilman również nie przestawał grać na fortepianie. Poza tym chciała przeżyć. Wszyscy chcieli przeżyć. To jest książka też o cenie przeżycia. Co trzeba było zrobić, żeby przeżyć? I teraz dalej. Jak jest traktowany mężczyzna, który przeżywa straszne, wojenne losy? I jak jest traktowana kobieta? Ja jestem pewna, że gdyby Vera Gram zginęła w getcie, pojechała z Umschlagplatzu do Treblinki, wszyscy by zachwycali się jej wspaniałym altem i mówili, że była wybitną pieśniarką. Ale Vera Gram miała nieszczęście przeżyć. A skoro przeżyła i była piękną, młodą kobietą, to znaczy, że miała coś na sumieniu. Wobec czego bardzo łatwo było uczynić z niej kozła ofiarnego i bardzo łatwo było w nią rzucić kamieniem. I to mnie bardzo interesowało. Także sposób, w jaki ją potraktowano po wojnie. Jest to, myślę, dzisiaj także bardzo ważna sprawa i ważny temat. W jaki sposób plotka i pomówienie może zabić człowieka. Vera Gram miała kilka procesów po wojnie i we wszystkich procesach była uniewinniona. Tymczasem piętno kolaborantki szło za nią całe życie. W 50 roku wyjechała do Izraela, potem była za granicą wszędzie. We Francji, w Londynie, w Wenezueli. I wszędzie tam w odpowiednim momencie wyciągano kamień z napisem kolaborantka. Dlaczego? Co zrobiła? Jak to się stało? A poza tym proszę zwrócić uwagę, że to były czasy bez internetu. Ja teraz o tym też często myślę. Dzisiaj wystarczy wrzucić na Facebooku zdanie Iksińska jest kolaborantką, tak? I w ciągu sekundy cały świat o tym wie i może się do tego ustosunkować. Natomiast tamto był czas bez tego, czyli jak silna musiała być
ta spirala nienawiści przez kogoś nakręcana i z jakiegoś powodu, że to się rozchodziło po całym świecie w środowiskach żydowskich do tego stopnia, że w Izraelu publiczność zagroziła, że przyjdzie w pasiakach publiczność, jeśli ona wystąpi, jeśli ona zaśpiewa, ona, która śpiewała dla gestapowców. To mnie bardzo interesowało i to jest ciągle odpowiedź na pytanie, jak wybieram bohaterów. Oni mnie wybierają, odpowiadając na to, co w danym momencie mojego życia mnie niezwykle interesuje. Irena Krzywicka, której poświęciłam dwie książki. Najpierw to były wspomnienia, które z nią nagrywałam, Wyznania gorszycielki. I potem Długie życie gorszycielki, czyli dalszy ciąg jej losów. Krzywicka dziś bardziej może znana niż wtedy, kiedy zaczynałam z nią rozmawiać. Feministka, reporterka, przyjaciółka Tadeusza Boja-Żeleńskiego. Bardzo mnie interesował ten związek również wówczas, kiedy o niej pisałam. Ona była kobietą młodą, przystojną, wchodzącą w życie, zamężną, miała pierwszego syna i nagle kutfu, zakochała się na śmierć i życie w mężczyźnie, który był jej mistrzem, który był wybitnym tłumaczem, wybitną postacią Warszawy już wówczas, bo już przeprowadził się z Krakowa, lat międzywojennych, 25 lat od niej starszy, żonaty, ona mężatka. Związek trwa przez kilkanaście lat. Interesowało mnie, jak to się dzieje, jak to było. Poza tym jeszcze wszystkie te moje postaci mają taką cechę, to są starzy ludzie, których ja poznałam, bo Krzywicką poznałam i pracowałam z nią przez kilka lat. Również Wierę Gran poznałam. To są ludzie, którzy ucieleśniają dla mnie przeszłość, światy, do których chciałabym się dostać, a których nie miałam okazji zwiedzić jako ja, bo metrykalnie to było niemożliwe. Czyli trzymając Irenę Krzywicką za rękę, mogłam być w Warszawie Skamandrytów, w Warszawie Ziemiańskiej, mogłam poznać tych wszystkich ludzi, których ona znała, Iwaszkiewicza, Słonimskiego, Pawlikowską, Jasnorzeską. Mogłam te wszystkie historie usłyszeć od niej, która była świadkiem tego życia, które się działo i tego życia, które dzięki niej mogło się dziać we mnie i tak naprawdę ja mogłam dotykać jej pamięci. I gdyby tak zapytać w jednym, czy też spróbować odpowiedzieć w jednym zdaniu, o czym są wszystkie moje książki, to one są o pamięci. One są o pamięci, one są o przeszłości, bo dwa takie mam motta pisarskie. Jedno, że pamięć i przeszłość nas tworzą, a drugie, że niezapisane nie istnieje. I wszystkie te historie, które podsuwa mi los, albo które z losu wybieram, są po to, żeby je zapisać, zapisać, żeby były, bo wtedy się coś ma. Ja wiem, że to jest mizerna radość, że coś się ma na papierze, że ma się książkę w ręku, ale dla mnie to jest bardzo dużo, właściwie dla mnie to jest wszystko. I wtedy wiem, że ten los, jeśli został zapisany, będzie mógł być podobnie odkrywany i czytany i myślę sobie, że jestem bardzo szczęśliwa, ponieważ napisałam tyle książek, ilu mam czytelników. Dlatego, że każdy z Państwa czyta tekst inaczej. Każdy go czyta sobą. Każdy czyta swoim doświadczeniem, swoim bólem, czy swoją radością, swoim cierpieniem, wobec czego wypełnia go i dopełnia w inny sposób. I te postaci, czy też te pytania, z którymi ja się mierzę, wy się z nimi mierzycie, ale nieco inaczej, bo ten tekst jest pewną kanwą, która trafia na różne gleby, na różne losy, na różne też emocjonalnie rozwinięte, mniej, bardziej, inaczej postacie, czyli właśnie warto zapisywać i trzeba zapisywać jeszcze, trzeba pamiętać, a o potrzebie pamięci w tym miejscu mówić właściwie nie wypada, dlatego że jesteście tutaj wy jako pogranicze i jesteście miejscem, które właśnie
robi to, co ja się staram robić cały czas w moich książkach, czyli uprawia pamięć, mówi o tym, jak to jest ważne i stara się wycisnąć z tej gleby i z tych świadków życia jeszcze coś, co sprawi, że będziemy bardziej zakorzenieni w przeszłości, czyli w sobie, dlatego że te genealogie przodków nas tworzą tak naprawdę i nie można się obrazić na przeszłość, nie można się obrazić na swoją rodzinę. I to, że moja mama zdecydowała odciąć te żydowskie korzenie, to ja rozumiem, że to był gest wielkiej miłości, ale z drugiej strony ona musiała wiedzieć, zresztą w końcu to powiedziała, musiała wiedzieć, że tak naprawdę tego zrobić nie można. Nie można, nie można ukryć w piwnicy swojego życia, części swojego życia. Ja rozumiem, że po wojnie ona nie chciała, żeby jej dziecku ktoś powiedział, że duwo do gazu. Ja to rozumiem, ale jednocześnie uważam, że moim obowiązkiem jest pamiętać o mojej babce, o której nic będąc dzieckiem nie słyszałam. Moim obowiązkiem jest pamiętać o Łęczycy i o domu na Przedrynku i o składzie win i wódek i o drukarni, którą prowadzili przedborscy i Hermanowie w Łęczycy. To jest mój obowiązek i tak jak Państwo tutaj wywiązujecie się ze swoich obowiązków pamiętania i jeszcze niektórzy nazywają to darem, ten obowiązek, tę możliwość zapisania światów, których nie ma. Bardzo dziękuję. Mówi się? Mówi się. Właściwie odpowiedziałaś na kolejne moje pytanie, które planowałam zadać o pamięci. Ale chciałabym jeszcze na moment wrócić do Wiery Graham. To znaczy do jej właściwie dramatycznego losu i to, co powiedziałaś, że chciałaś ten los jakby unaocznić nam i że właściwie te problemy są ciągle aktualne. Dzisiejszy świat niczym się nie różni od tego, który mamy już za sobą. Ale chciałam zapytać, czy ty chciałaś bronić Wiery Graham? Czy, ja wiem, że to nie jest dobre pytanie, ale to jest coś, co mnie nurtuje, ponieważ ta książka jest niezwykle, powiem w cudzysłowie, sprawiedliwa. To znaczy tam są dokumenty przedstawione, tam są relacje różnych osób, świadków, dokumenty archiwalne, zeznania sądowe. Czyli właściwie starałaś się jak pokazać tą całą sprawę ze wszech stron. A jednak ta emocja, która została spowodowana tą książką, bo pamiętamy te oskarżenia, które się pojawiły ze strony rodziny Szpilmana i procesy sądowe i tak dalej, i tak dalej. Czy miałaś takie poczucie jakiegoś takiego chęci, czy no nie powiem obowiązku, ale żeby dać jej głos? Oczywiście, że tak. To jest głos kobiety, artystki, śpiewaczki, osoby, której nie pozwolono mówić. To jest postać tragiczna, która z jakiegoś powodu, z powodu ludzkiej nienawiści, została pozbawiona tak naprawdę wszystkiego, bo nie miała rodziny, była ścigana plotką i pomówieniami. I przez to wszystko, co się wokół jej osoby działo, ona przestała móc śpiewać. Czyli tak naprawdę odebrano jej wszystko. Jej głos był jej skarbem i jej rodzina, którą straciła w getcie. Matka i dwie siostry. Miała jeszcze męża, tego, który ją uratował z getta, którego zostawiła wyjeżdżając z Polski w 50 roku. Tak, chciałam dać głos Wierze Graham, bo uważałam, że to jej się należy, bo uważałam, że tak trzeba, bo uważałam, że jest właśnie tą drugą postacią z kawiarni Sztuka,
Tam pracowało bardzo wielu artystów. W getcie pracowało wielu artystów. Z kawiarni Sztuka przeżyło tylko ich dwoje. Pianista i śpiewaczka. On z jakiegoś powodu wiódł wspaniałe życie i był królem życia. Ona z innego powodu została tak naprawdę wszystkiego pozbawiona. Więc fakt, że mogłam wysłuchać jej historii, był dla mnie niezwykłym przywilejem. I teraz, czy ja chciałam jej bronić? Nie, ja chciałam usłyszeć jej historię i sprawić, żeby inni chcieli również jej słuchać. Natomiast faktem jest, że w jej historii występuje Władysław Szpilman, ponieważ był częścią jej życia. Przez półtora roku, dzień w dzień, występowali razem w maleńkiej kawiarni, takiej jak ta. Czyli nie mogłam jego w mojej opowieści o Wierze Gran ominąć. Natomiast wedle jej historii, wedle jej pamięci, wedle tego, co ona w sobie miała, on był jednym ze sprawców jej nieszczęścia. I nie mogłam tej jej relacji z książki usunąć, bo nie miałoby to żadnego sensu, bo wówczas ten życiorys byłby niepewny, a poza tym byłby niezrozumiały. Więc chciałam to opowiedzieć tak, jak opowiedziałam. I gdybym dziś miała tę książkę napisać raz jeszcze, po tym wszystkim, co się stało, po latach procesów, po wydanych pieniądzach i kosztach własnych, psychiatryczno-innych, napisałabym ją tak samo. Ale jestem bogatsza o inną wiedzę, mianowicie taką, że nie ma jednej prawdy. Jest prawda Wiery Gran i prawda Władysława Szpilmana i te prawdy się nie łączą i nie pokrywają. Natomiast jeszcze co sprawiło, że chciałam dotrzeć do Wiery Gran. Wszyscy wiedzieli, wszyscy ludzie, którzy byli w getcie, przeżyli getto, wszystkie książki, które mówią o warszawskim getcie, wspominają o kawiarni Sztuka i o gwieździe tej kawiarni Wierze Gran. Władysław Szpilman wydał po wojnie pamiętniki. Zaraz po wojnie, to jest rozmowa z Waldorfem, 47 rok, śmierć miasta. Gdzie on pisze, że grał w warszawskim getcie. Pisze, że napisał przebój. Piosenkę jej pierwszy bal, przebój, który trwał kilkanaście minut. Proszę sobie wyobrazić, kilkanaście minut na piosenkę to jest cała etiuda wielka, to jest bardzo długa piosenka. I pisze, że ten przebój był przebojem w getcie, tylko nie pisze, zapomina z jakiegoś powodu podać nazwiska śpiewaczki. Wiery Gran we wspomnieniach Szpilmana nie ma, w ogóle jej nie ma. Nie możemy założyć, że on zapomniał o niej, bo to był rok 47, on był młodym stosunkowo mężczyzną i nie cierpiał na amnezję. Z jakiegoś powodu to zrobił i tym bardziej chciałam się dowiedzieć, prześledzić, co tam się stało. Co stało się zarówno w ich stosunkach w getcie, jak i po wojnie, jak to wyglądało. W pianiście, jak Państwo pamiętacie, również w kawiarni Sztuka nie ma śpiewaczki. Czyli należało sobie zadać kilka pytań, które to pytania ja sobie zadałam. I nie chciałam bronić, ale być może... Broniłam. Dać jej głos. Być może broniłam. Nie broniłam, dałam jej głos. I do Państwa należy ocena. Ja nie mogę, z różnych powodów, ja nie mogę ocenić, po pierwsze, tak, nie wiem, co się działo między tymi dwojgiem. Nie wiem, bo mnie tam nie było. Również nie było mnie pod ich łóżkiem na przykład, co niektórzy sugerują, że być może tu leży źródło konfliktu, ale taki konflikt nie trwa przez tyle lat. Proszę zobaczyć, że ten konflikt tych dwojga artystów do dziś jest żywy, do dziś rozpala wyobraźnię, więc to chyba nie o to poszło. Poza tym nie mogę jeszcze sądzić z innego powodu, po pierwsze, uważam, że pisarz się do sądzenia nie nadaje, do tego są sądy i prokuratorzy. A po drugie, mnie nie jest wolno oceniać ludzi, którzy robili różne rzeczy po to, żeby przeżyć. Dlatego, że nigdy nie wiem,
co sama bym zrobiła, żeby przeżyć, albo żeby uratować moją matkę w getcie, czy po aryjskiej stronie, czy dziecko, czy kogoś innego. Nie możemy również stosować zasad moralności wieku XX czy XXI do okoliczności wojny, do czasu, kiedy każdy krok mógł być krokiem ku śmierci. Ja nie mogę powiedzieć, że Wiera Gram miała nie zaśpiewać u żydowskiego policjanta, bo mnie się dzisiaj tak podoba powiedzieć, bo ja wiem, że gdyby odmówiła, to mogłaby zginąć. Czyli wszystkie te warstwy w tej mojej opowieści o Wierze Gram są bardzo ważne. I ja jej nie chciałam sądzić i myślę, że nie chciałam zrobić procesu. Ja chciałam rzetelnie i z taką wnikliwą czułością przyjrzeć się tej postaci. I jak Państwo widzieliście, ci, którzy książkę znają albo nie wiecie, którzy nie znają, już jej nie przeczytacie, ponieważ książka została zaaresztowana do końca swoich dni, więc można ją tylko pożyczać w bibliotekach albo od tych, którzy ją mają. Ja byłam zamknięta w mieszkaniu, które przypominało jak piwnicę getta. Ciemne, maleńkie, zagracone mieszkanie z kobietą, która momentami wydawała się, że no nie odróżnia rzeczywistości od nierzeczywistości. I ja to opisuję. I mój czytelnik widzi, kiedy ja mam wrażenie, że Wiera Gram halucynuje, a kiedy mam wrażenie, że mówi to, co rzeczywiście uważa wówczas za prawdę. I taka to jest historia. Ja bardzo się musiałam postarać, żeby zdobyć jej zaufanie, a potem po prostu chciałam pokazać innym, jak to było z jej punktu widzenia. I to tyle w sprawie bronić, nie bronić. Bardzo dzięki. I jeszcze ciągle pozostając w tym wątku bardzo osobistym, chciałabym, jeśli pozwolisz, sięgnąć do książki Ćwiczenia z utraty. To jest książka, którą czyta się w sposób niezwykły. Ja sięgnęłam do niej bardzo późno, to znaczy przeczytałam kiedyś na zupełnie niedawno, w ubiegłym roku, chyba na twoim Instagramie, kiedy wróciłaś do fragmentów z tej książki. I może przypomnimy Państwu, jakie są okoliczności powstania tej książki. To jest książka, którą napisałam po rodzinnej historii lęku i pamiętam jak dziś, że wszyscy dziennikarze wtedy mnie pytali, to co ja teraz zamierzam napisać, myśląc, że to już jest moje dzieło życia i teraz właściwie to już nic nie mam do napisania. Ja wtedy nie wiedziałam, co chcę napisać rzeczywiście, nie miałam pomysłu, ale wówczas zachorował mój mąż, a nie, on nie był moim mężem wówczas, zachorował mężczyzna mojego życia, z którym byłam przez kilkanaście lat, zachorował ciężko, chorował długo i niedługo, chorował półtora roku i zmarł. I wtedy ja napisałam Ćwiczenia z utraty. To jest książka, która znowu, tak jak Zosia, mama zawsze wraca, jest książką o miłości najpierw, zanim jest książką o chorobie i o śmierci. To jest książka, która chyba budzi największe emocje moich czytelników. W tej chwili jej nakład jest wyczerpany i właśnie na jesieni wyjdzie kolejne wydanie tej książki, do którego właśnie kilka dni temu skończyłam posłowie. To jest posłowie, które napisałam po 15 latach. 16 września mija 15 lat od śmierci mojego męża i próbuję dziś zrozumieć, co się ze mną działo przez tych 15 lat i czy ja tak naprawdę już wyszłam z żałoby,
czy nie wyszłam z żałoby i w jakim kierunku podąża w tej chwili moje życie. Muszę powiedzieć, że byłam nawet sama zdumiona tekstem, który teraz powstał. Jeśli będziecie Państwo mieli ochotę do niego sięgnąć, zapraszam już niedługo. Natomiast te moje ćwiczenia z utraty też były powodem pewnego, nie wiem jak to nazwać, konfuzji krytyków. A mianowicie wszyscy mnie pytali, dlaczego ja tak szybko tę książkę napisałam. I jeśli zapytano mnie o to raz i drugi, to ja odpowiadałam chętnie. Jeśli mnie zapytano 22 raz, to już byłam mniej łagodna w tejże odpowiedzi. I wówczas pytałam, dlaczego tak naprawdę uważacie Państwo, ci, którzy mnie pytali, że tematu choroby i śmierci nie można dotknąć słowem? I czy jest jakiś czas, poza którym to jest dozwolone i inny, kiedy to nie jest dozwolone. I mówiłam, gdybym napisała rekwiem, gdybym była muzykiem i napisała rekwiem rok po śmierci mojego męża, to by było dobrze wówczas, albo gdybym zrobiła pomnik. Czy jest coś takiego w słowie i co jest w słowie, co sprawia, że pewnych rzeczy nie możemy dotykać? Wedle jakiegoś tam, jakiejś instrukcji obsługi, też nie bardzo wiem jakiej. I muszę powiedzieć, że właśnie Ćwiczenia z utraty to jest ta książka, która chyba najbardziej przemawia do moich czytelników, z tego co słyszę, z tego co mi mówią. Rodzinna historia lęku Wiera Granaj, ale właśnie Ćwiczenia z utraty, zresztą jest to jedyna książka, która wyszła po koreańsku, moja, z czego jestem bardzo dumna. I kiedy rozmawiałam zupełnie przypadkiem z ambasadorem Korei w Polsce i powiedziałam, że mam książkę po koreańsku, to on na to powiedział, to musi być bardzo smutna książka. Ja mówię tak, a skąd pan ambasador wie? On mówi, bo my lubimy w Korei takie smutne książki. Otóż to jest książka o tym, jak śmiertelna choroba kompletnie zmienia nasze życie i jak w tym, co nam z tego życia zostaje, można zachować nawet nadzieję, chociaż to brzmi absurdalnie. To jest książka, która pokazuje, co możemy utracić i tak naprawdę mi się zdawało, że będę bardziej cenić życie, że będę bardziej umiała się cieszyć potem. I rzeczywiście tak jest, ale tylko czasami muszę sobie sama to przypominać, że tak się kiedyś ze sobą mówiłam. Mój mąż bardzo chciał, żebym ja tę książkę napisała i mówił, że pielęgniarkę, którą zresztą byłam przez te półtora roku, to on sobie może wynająć. Natomiast kogoś, kto opowie o tym, to już nie. Wobec czego to było pewne zobowiązanie, które wobec niego które podjęłam. A jeszcze to było coś innego, mianowicie to była też sprawa życia i śmierci moja, ponieważ kiedy on chorował, ja nagle sobie zdałam sprawę, że nie potrafię pisać. Zdałam sobie sprawę, że te wszystkie książki, które stoją na naszych półkach, które pożeraliśmy przez całe życie oboje i które były dla nas właściwie treścią naszego życia, poza miłością i ciekawością ludzi, że te książki się w ogóle nie przydają w takiej sytuacji, jak ta, w której się znaleźliśmy. I chodziło o to, żeby przywrócić sobie i innym wiarę w słowa i żeby uchwycić się tych słów po to, żeby w ogóle móc żyć dalej. I to się, jak sądzę, udało. I myślę, że ci, którym ta książka ewentualnie pomaga, a są tacy, bo wiem i słyszę, bo dostaję wiadomości zwrotne, myślę, że to było dla nich ważne, że można to przeżyć godnie,
i można ocaleć, i można jeszcze chcieć potem ze swoim życiem zrobić coś dobrego. No właśnie, taka jest ta książka. Bardzo pięknie dziękuję, bo to bardzo wzruszające i myślę, że te dwie książki Mama zawsze wraca i Ćwiczenia z utraty to są książki o mocy miłości i naprawdę to się tak czyta. Bardzo Ci, Agata, dziękuję za to, bo to... Proszę Państwa, teraz czas dla Was. Bardzo zachęcam Państwa do... Odpowiem na każde pytanie. Przepraszam, że pierwszy zabieram. Ja myślę, że opowieść Pani Agaty... Grzegorz Domocławski. Ja myślę, że opowieść Pani Agaty, jeśli pozwoli Pani, że tak się zwrócę, dla mnie jest tak bogata, że nie potrafię w zasadzie sformułować pytania. Ktoś może zastanowić się, dlaczego w związku z powyższym próbuję to zrobić. Dwa wątki uderzyły mnie. Tożsamość. Tożsamość. My jesteśmy tu na pograniczu. Ja jestem z tej mężczyzny. Można tak szeroko powiedzieć, chociaż tu nie mieszkam 60 lat, ale bywam. I też zaczynam grzebać się we własnej tożsamości. I moje pytanie następujące brzmi: czy tożsamość odkrywamy, czy do istniejącej tożsamości dodajemy? W związku z powyższym, że Pani powiedziała, że w wieku, nie pamiętam jakim, mama powiedziała o pochodzeniu, w związku z powyższym, czy Pani we własnej mentalności, duszy, charakterze odkryła własną tożsamość, czy Pani ją nabywała? To jest jedno pytanie. Pani Małgosiu, mogę drugie zadać? Proszę bardzo. Oczywiście. Chciałbym, to będzie drastyczne pytanie może. Czy w naszej polskiej tożsamości antysemityzm jest naszą tożsamością, czy częścią naszej tożsamości? Bo widzę z Pani opowieści, że to jest nieprzemijający problem. I ostatnia refleksja. To jest opowieść o wielkiej miłości. I pytanie, czy nie Żyd może zrozumieć miłość, o której Pani mówi? Dziękuję uprzejmie. Wow, trudne mi Pan zadał pytania. Innych nie zadaję. Czy Żyd może zrozumieć miłość, o której mówię? Tak, nie Żyd, nie Żyd. Tak, czy nie Żyd może zrozumieć? Myślę, że tak. Ja nie dzielę ludzi wedle etnicznych reguł. Tak, na pewno tak. To ostatnie pytanie jest łatwe. Pytanie pierwsze również nie jest trudne. Myślę, że ja moją tożsamość odkryłam, ponieważ zostały mi odkryte inne karty, nie te, które znałam. Ja myślałam, że ja mam dwie białe karty, a nagle się okazuje, że biała karta jest czarna. Więc musiałam zobaczyć, na czym istota tej czarnej karty polega. Co to znaczy? Jak to się, skąd to się bierze? Jak to wygląda? Ja nie wiedziałam. Ja sądziłam, że wszyscy Żydzi, wedle tego, co nam mówiono w szkole, zginęli podczas okupacji, zostali zabici w obozach i poszli z dymem w krematoria. I już ich nie ma. Wobec czego myślę, że moja matka, z którą jestem w domu przez całe życie, że ona jest Żydówką, to dla mnie było odkrycie. I teraz próbowałam się tej tożsamości nowej, czy też w połowie nowej, nauczyć. Nawet muszę powiedzieć, że zrobiłam taką przymiarkę w kierunku religii, ale ponieważ nie byłam wychowana w żadnej religii, wobec czego jestem na tyle uboga duchowo, że ani do tej religii, ani do tej drugiej, nie mogłam znaleźć klucza.
Natomiast znalazłam do historii i do tradycji i do takiego wielkiego związku z tym, co się stało z Żydami podczas wojny. I myślę, że zagłada jest dla mnie najważniejszą barwą mojej żydowskiej tożsamości. I kiedy już nauczyłam się tej drugiej połowy, to ją spróbowałam dodać do tej pierwszej. I teraz, czy to jest możliwe? No, siedzę tutaj i nie jestem w kompletnej schizofrenii, ale myślę, że jestem w takiej przybliżonej. To jest dość trudne i to jest trudne w Polsce i to się staje coraz bardziej trudne w tej sytuacji politycznej, chociaż nam się jakiś czas temu wydawało, że ten problem już nas nie dotyczy. A jednak on nas stale dotyczy, ale co się we mnie zmieniło? Że nie ma we mnie lęku. Moja książka się nazywa Rodzinna historia lęku i to jest o lęku dziedziczonym przez kolejne pokolenia. Moja mama po wojnie była osobą, która się bała. Osobą, byłam najpierw dziewczyną, potem byłam młodą kobietą, studentką, kiedy poznała na uniwersytecie mojego ojca, kiedy się pobrali. Ona się bała. I nie chciała się bać. A potem zaczęły się dziać rzeczy. Najpierw był pogrom kielecki, potem był marzec 68 roku. Ona czuła, że dalej są powody, żeby się bać. Wobec tego odwróciła się tą białą stroną. Tak, ponieważ mówiła znakomicie po polsku, ponieważ dla ludzi, którzy... To jeszcze dla mnie było takie ciekawe. Dla ludzi, którzy nie wiedzą, jak powinien wyglądać Żyd, bardzo trudno jest ich odróżnić. Ja patrzyłam na moją mamę i w ogóle mi do głowy nie przyszło, bo nikt mi nie powiedział, że to jest ten zły wygląd. Ona miała wyjątkowo zły wygląd, teraz jak na nią patrzę i przez te wszystkie inne lata, ale to trzeba wiedzieć. Czyli czy łatwo jest być w połowie... Ja chyba jestem polską Żydówką. Jestem Polką, bo język, w którym pracuję, bo literatura, na której się wychowałam, bo Warszawa, bardzo ważne miejsce w moim życiu. Warszawa jako mój adres, który jednak zostanie moim adresem, mimo że miałam różne pomysły na to, żeby to był Nowy Jork albo jeszcze inne miasta. No natomiast wątek żydowski i blizna muru getta warszawskiego w Warszawie jest nieodłączną częścią mojej tożsamości. Tej tożsamości podwójnej. Taka podwójna tożsamość jest węzłem, jest czymś, co człowieka dusi. Szczególnie, kiedy słyszy o różnych incydentach, o których nie chcę mówić, żeby w ogóle nie kalać tego miejsca, bo to miejsce akurat jest przeciwieństwem ksenofobii i nietolerancji. I kiedy czuję, słyszę, że to się w Polsce dzieje, to jest mi źle, ale jest mi jeszcze gorzej, kiedy widzę, że moja mama, która ma dziś 90 lat, się tego boi. Dlatego, że dom to jest miejsce, w którym człowiek ma się czuć bezpiecznie. I oni wybrali Polskę jako swój dom i okazuje się, że w tym domu się boją. I kiedy to widzę, to budzi mój głęboki sprzeciw i z tym sobie nie potrafię poradzić. Nie wiem, czy to były wszystkie pytania, czy... No, zapytałem jeszcze, jeśli łaska. Czy antysemityzm jest elementem polskiej tożsamości, niezbywalnym i nieprzymijającym? Wie pan, ale ja nie mogę tak powiedzieć, ja bo jeśli ja, pan, tak. ja to panu powiem, ja to wtedy będzie pan myślał, że to mówi moja żydowska część. Tak, to jest taka prowokacja. Czy moja polska... Nie, ale ja mogę na ten temat mówić, ja nie mam z tym żadnego problemu. Na przykład mój ojciec... Tak, tu helikopter. Tak, ale on nie lubił Żydów. Wiem. Ale ja wiem, że gdyby podczas okupacji przyszedł do niego do domu żydowski kolega, to on by go przechował. I taki jest
niekiedy, nie zawsze, ale również ten polski antysemityzm. To jest takie gadanie, to jest takie powtarzanie, to jest ten stereotyp, który został również w języku. Są inni i ja słyszę straszne rzeczy dookoła, ale nigdy nie pozwolę sobie na zdanie, na które sobie pozwalają inni Żydzi i wielu Żydów, że wysysa się antysemityzm z mlekiem matki. Ja uważam, że z mlekiem matki wysysa się lęk. Natomiast antysemityzm to zależy od wychowania, to zależy od tego, czym jesteśmy karmieni w rodzinie, w szkole, wśród sąsiadów. Czyli nie odpowiem panu pozytywnie na to pytanie. Dziękuję uprzejmie. Zapraszam. Dziękuję bardzo. Ja mam takie pytanie, które też wynika z lektury książki, o której dzisiaj mówimy, tej pierwszej. Mama zawsze wraca. Bo w tej opowieści to jest dla mnie takie niezwykłe, że tam właściwie jest wycięte 5 lat jej życia. Bo ona opisuje okres tej piwnicy. Potem jest koniec wojny, rok 45. I właściwie potem jest 50. Jakby nie mamy tych 5 lat. Jestem bardzo ciekawa, czy to wynika z tego, że to był taki mniej ciekawy jakby okres dla opowieści tego typu, czy po prostu ona o tym nie mówiła, jakie to były lata dla niej. I ile miała lat w ogóle, jak opowiedziała pani tę historię? Ile ona miała wtedy lat? Już pani mówię, zacznę od tyłu. Ja jestem fatalna z matematyki, ale zaraz policzymy wspólnie. To był, ja przypuszczam, 94 rok, a ona jest rocznik 39, to ile miała lat? 54? Miała już swoje dzieci. I pamiętam, że mówiła mi również, że to było dla niej niezwykłe uświadomienie sobie, że teraz, kiedy ma te małe dzieci, że miałaby te dzieci same zostawić w getcie, w piwnicy i iść szukać jedzenia i że w ogóle mogłaby coś takiego zrobić, a jednocześnie wiedziała, jak pewnie powiem, każda matka, albo prawie, że musi zrobić wszystko, żeby te dzieci ocalić. Jeśli chodzi o wspomnienia powojenne, Zosia o tym w ogóle nie mówiła. Ja myślę, że to był taki mechanizm, że w jej pamięci zapisały się te najbardziej dramatyczne zdarzenia. Natomiast po wojnie to był rodzaj ulgi, że znalazła się znowu z mamą, że jest z mamą. Ojciec został zabity, ale była ta mama, która była najważniejsza. I potem to był czas, kiedy mama chciała wyjechać. A chciała wyjechać dlatego, że wiedziała, że jest śmiertelnie chora i chciała to dziecko powierzyć rodzinie, a w Izraelu była jej siostra. I ja myślę, że Zosia była za mała, żeby pamiętać i rozumieć wymianę listów z ciotką, to ona na przykład w ogóle nie mówiła, ja się dowiedziałam tego z innych źródeł, że była w sanatorium, ponieważ miała gruźlicę, była w Otwocku po wojnie. Właśnie w tym czasie, o który pani pyta. To się w jej pamięci nie zapisało i ona o tym nie mówiła. I ponieważ ta książka jest, to jest jej opowieść, która nie pretenduje do miana jej biografii, wobec czego ja tutaj nie stosowałam tych wszystkich technik, które stosuję, kiedy mam opowiedzieć całe życie mojego bohatera. Więc wtedy pytam, a te 5 lat życia, to co się wtedy działo? Jak to było? Dla niej to nie było ważne. Ważne było, że przeżyły i ważne było, że są razem i że pojadą do ziemi obiecanej, że pojadą, że zostawią Polskę, której to zresztą Polski ona w ogóle nie znała. A potem, kiedy zaczęła przyjeżdżać, w niej nie ma niechęci ani nienawiści do Polski, ani do Polski, ani do Polaków, ani do języka. Bo mama jej tego nie nauczyła, przeciwnie. Nauczyła ją góralskich piosenek i ona, jak przyjechała do Polski po raz kolejny, pojechała do Zakopanego i była szczęśliwa, że te góralskie piosenki ona słyszy żywe. Czyli
tak wyglądała ta praca, albo raczej to, że ten okres nie został zatrzymany w jej pamięci jako ważny, jako emocjonalnie intensywny. Jest też tam taki fragment, kiedy ona mówi o tym, że jej mama wyprowadzała z getta żydowskie dzieci. Tak. To też było dla mnie taki moment też takiego dużego uderzenia, bo myślałam, no, czy nie pomyślała, żeby wyprowadzić swoje własne dziecko, tak? Znaczy w takim sensie, żeby oddać je. I tak sobie pomyślałam, no, pewnie dlatego, że może bała się, że ona straci wtedy tożsamość, ta dziewczynka, i ona już jej nie znajdzie, tak? W żadnym klasztorze, czy po aryjskiej stronie, potem po wojnie być może. Znaczy, wolała zaryzykować, tak? To, żeby potem mogły być razem, niż. Bo skoro miała takie możliwości, by wyprowadzić inne dzieci, to pewnie miała też, mogłaby to zrobić z własną córką, tak? Wie pani, to jest bardzo skomplikowane. Tak i nie, żeby, jak pani wie, żeby uratować jedno żydowskie dziecko, potrzeba było do kilkunastu osób. Potrzebne były adresy, zaufani ludzie, potrzebne były pieniądze. I dla mnie żydowskie matki, które oddawały dzieci, były bohaterkami podwójnymi, dlatego że musiały się zmierzyć z tym, że nigdy już tego dziecka nie zobaczą. Poza tym również ze zdumieniem dziecka, że nagle ono ma iść do innych ludzi, kiedy jest mama. Ja znam bardzo wiele dziś już bardzo dojrzałych pań, które mówiły, ja chciałam być z mamą. Mama mnie oddała do jakiejś pani, do innej pani, która była niedobra, jeszcze ja tamtej pani miałam mówić mamą. Te dzieci nie rozumiały, że to jest niemożliwe do zrozumienia dla dziecka, że matka cię oddaje, bo jeśli tego nie zrobi, to cię spalą w piecu i pójdziesz z dymem. Dziecko, tego dorosły człowiek nie może zrozumieć, a co dopiero dziecko. Czyli ja myślę, że mama Zosi wierzyła, że ona jest w stanie ocalić to dziecko sama. I jak widać, tak się stało. Oddanie dziecka to była ostateczność. Oddawali dzieci ci, którzy nie mieli żadnej nadziei na przeżycie. Oddawali je, tak jak Bietę Ficowską, rodzice noworodka w skrzynce, przetransportowanego na drugą stronę. I oni wiedzieli, że idą na śmierć, więc chcieli uratować chociaż to dziecko. Natomiast Natalia Zajczyk wierzyła, że ona da radę sama i dała radę. Był tam moment, kiedy było bardzo trudno, ale jednak to dziecko odzyskała i to dziecko przeprowadziła suchą nogą przez wojnę. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z Państwa? Tak, Bożenka chciałby... musi coś powiedzieć. A tam jest jeszcze pani. Proszę bardzo. Jak to? Ty nic nie chciałaś powiedzieć. Ja chciałabym tylko zadać takie pytanie, bo o których pani pisze, to są kobiety. To są osoby, które w jakiś sposób spotyka pani już w dojrzałym wieku i dociera do tej wczesnej młodości i próbuje prześledzić te losy do schyłku życia. Czy to jest tak w pani twórczości pisarskiej, że przez płeć jest pani łatwiej opisać losy kobiet? Nie, to znaczy to jest, myślę, że to jest przypadek, a poza tym to chyba do końca tak nie jest, bo pierwszym moim bohaterem był Izak Bashevis Singer, którego nie można nazwać kobietą, ale można go nazwać kobieciarzem. Natomiast potem dalej, no rzeczywiście jest Krzywicka, jest Wiera Gran, jest Szelińska, narzeczona Szulca, jest Tyrmandowa, ale jest, to są... się zastanawiam, bo ja nie pamiętam tych wszystkich moich książek, ale widzę, że na przykład u Krzywickiej w tle jest Boj Żeleński, u Szelińskiej jest Bruno Schulz, u Tyrmandowej jest Leopold Tyrmand. Wiera Gran jest taką czystą kobietą,
której życiu mężczyźni nie mieli wielkiej roli, poza tymi, którzy ją posponowali i oskarżali. Ale to nigdy nie było tak, że ja patrzyłam na kogoś przez pryzmat płci. To być może tak wyszło, kiedy te wszystkie książki zebrać razem, ale także nie wiem, ta książka, którą teraz piszę, jest książką o mężczyźnie i w tej chwili nasunęła mi się taka refleksja, że rzeczywiście może jest mi go trudniej zrozumieć. Może byłoby mi łatwiej rozumieć pewne jego wybory, gdyby był kobietą, ale wcale nie jestem pewna. A kto to? Nie, już teraz mogę zdradzić, bo... Sąsiad. To sąsiad z Wilna, tak. To jest Roman Kacew, vel Romain Gary, vel Emila Jarre, autor Obietnicy poranka, Życia przed sobą, dwukrotny laureat Nagrody Goncourtów, który popełnił samobójstwo, mając lat 66, w grudniu 80 roku. Postać niezwykle ciekawa, o tożsamości tak zawikłanej, tak pomieszanej, tak wyżonglowanej, że naprawdę jest mi bardzo trudno opisać te wszystkie maski, które zakładał i tą żonglerkę, którą uprawiał w życiu, zarówno w swoich książkach, jak i w życiu prywatnym. Wyjątkowo skomplikowana postać. I już nawet nie dwoista, ale wielokątna. Wielki kalejdoskop. Ciekawy człowiek. Bardzo ciekawy człowiek, tylko bardzo trudny do opisania. Już się z tą książką męczę za długo i nawet ostatnim razem stąd jechałam do Wilna, żeby go przycisnąć i żeby pójść na tą wielką pochulankę 18, gdzie mieszkał, gdzie stoi bardzo piękny w tej chwili pomnik takiego małego chłopca ściskającego kalosz, bo to jest taka historia jego miłości, że pierwszy raz zakochał się w Walentynie, mając lat 8 i ona zażądała, żeby zjadł dla niej glisty, pająki, wiśnie z pestkami i kalosz, gumowy kalosz. I właśnie on stoi z tym gumowym kaloszem i patrzy w niebo, tak jak patrzył w Obietnicy poranka. No i potem bardzo się ciężko po tym kaloszu rozchorował. Oczywiście nie wiadomo, czy to wszystko jest prawda, czy nieprawda, ale ta postać polega właśnie na tym, że buduje własną legendę, która zmierza w bardzo różnych kierunkach, ale tak jak pan powiedział, jest to niezwykła, błyszcząca, legendarna, niesamowita postać, tylko no właśnie z tym bardzo ciekawym wileńskim dzieciństwem, z okresem przejściowym w Warszawie i potem dalszym ciągiem życia we Francji, gdzie zostaje bardzo ważnym pisarzem, ale to, że ma zostać Wiktorem Hugo i Gabrielem D'Annunzio i ambasadorem Francji, wymyśliła jego matka Mina Owczyńska tu właśnie w Wilnie na Pochulance 18, kiedy był jeszcze małym chłopcem. I wszystko to się udało, tyle tylko, no, że życie skończyło się tragicznie i bardzo wcześnie, 66 lat, to nie jest czas na strzelenie sobie w łeb. A czy znała pani osobiście swojego bohatera, czy nie? No nie, on się zabił w roku 80, ja wtedy jeszcze nie mogłam go znać. Nie znałam, ale tutaj właśnie zainteresował mnie problem właśnie gry tożsamościami i tego, że człowiek, który osiągnął wielki sukces i który dostał Nagrodę Goncourtów, nagle czuje, że musi zmienić zupełnie swoje życie i zacząć pisać jako inny autor, inny człowiek i walczyć o siebie po raz drugi. I to mi się wydało niezwykle ciekawe i był to jedyny pisarz, jakiego znam, który zakpił z krytyków w taki sposób, że oni nie poznali w tym drugim tego pierwszego. Kiedy w artykułach pisano, że Romain Gary się skończył, jednocześnie pisano, że mamy nowego, wybitnego pisarza Emila Jarre'a. Kiedy to była ta sama osoba. Jedno, czego nie zrobił i dziwi się, że tego nie zrobił, nie objawił tego za życia. Fakt, że na pogrzebie Romain Gary w
Francja żegnała dwóch wybitnych francuskich pisarzy, ten fakt ujawniono dopiero pół roku po jego śmierci, ponieważ on zostawił tekst, w którym właśnie pisał, że on to jest on, że Emile Jacques to jestem ja, Romain Gary. Przyzna pan, że to jest super ciekawe. Muszę powiedzieć, że będę czekał na tę książkę z utysnieniem, bo sam mam kłopot tożsamości. Starszy jestem, tym ona mi się jawi mniej jednoznacznie, tak bym powiedział. Ale dobrze, że nie stara się pan rozwiązać tego problemu w taki sposób, w jaki to zrobił Romain Gary. Jeszcze za późno już teraz. To jest jedna refleksja. Mi się daje, że dlaczego pani wybiera kobiety, bo ktoś zapytał. No ale Romain Gary nie jest kobietą. Nie tak, ja rozumiem, ale większość. Kobiety są bardziej zdecydowane co do własnej tożsamości. Mężczyźni są ciągle zagubieni we własnym życiu, nie zawsze wie do czego chcą. Oj. Nie, to jest prawda. Ja sam wiem po sobie, że moja pogoń za tożsamością nigdy nie jest do dogonienia. Ja nie wiem, kim ja jestem w końcu. Wiem, że jestem z pogranicza i wiem, że się nauczyłem tego pojęcia 30 lat temu w pograniczu. Odkryłem, że człowiek nie jest jednoznaczny, że człowiek nie jest jednoznaczny. Pytanie, jeśli jest wieloznaczny, to trzeba, jak to pani uprzejmie powiedziała, trzeba to nazwać. Natomiast jeśli państwo pozwolą, już kończę. Trzeba to pamięć nazwać, pani mówi. Ja staram się ją nazwać i zaproponować. I to jest odrzucane przez współczesność jednoznacznie. Co ty masz do powiedzenia nam, który nie rozumiesz nas? Przepraszam, że zabrałem głos. A ja myślę, że tutaj w tym miejscu, gdzie jesteśmy, to jest przestrzeń dialogu. A dialog to jest no, rozmowa niekiedy dwóch racji. Więc takie stwierdzenie, o którym pan w tej chwili mówi, nie powinno mieć miejsca. Jesteśmy na sejnej szczyźnie. Drodzy państwo. Przepraszam panią Łukasię. Czy ktoś jeszcze chciałby zadać pytanie? Nie chciałabym męczyć Ciebie, Agata, jeszcze, ale mam taką wielką chęć zadać Ci jedno maleńkie pytanie. Ale tu jeszcze. Zabraliście panu mikrofon. Ach, pan chciał zabrać. Przepraszam. No i stałem się powodem głębokiego zamieszania, nie chcąc. Ale mam takie pytanie, a mianowicie z pani całej wypowiedzi wynika, że ma pani do czynienia i napotyka na swojej drodze życia i twórczości niebywałe historie. Pytanie jest tego rodzaju, czy nie myślała pani, aby pokusić się o odejście od, przepraszam, szukam słowa kronikarskiego zapisania tych niesłychanych fenomenów. Przepraszam, ale pytanie jest takie. Ja rozumiem, żebym przeszła do fikcji, z non-fiction do powieści, ale uzasadnię swoje pytanie. Otóż z uwagą słucham pani wypowiedzi. Sam, że tak powiem, również obcuję ze słowem jako narzędziem swego zawodu, jestem adwokatem i jestem pod nieprawdopodobnym wrażeniem pani polszczyzny. Wypowiedź dwugodzinna może być spisana à la lettre i nie trzeba będzie żadnego korektora, żeby cokolwiek poprawić. Pani tak mówi. Więc jeżeli pani tak mówi, to pani tak myśli. I wobec tego wydawałoby się, że ma pani
wyjątkową łatwość pisania. A teraz pan strzelił. Jakbym tak mówił, to pewnie bym również potrafił tak pisać. Nie, wie pan, gdyby zamówienie płacono, to ja bym była milionerką. Ale zamówienie się nie płaci, przynajmniej nie w tym kraju. Proszę sobie wyobrazić, że ja jako mała dziewczynka w ogóle nie mówiłam. Bardzo się wstydziłam i tylko pisałam listy do wszystkich. Posługiwałam się tylko słowem pisanym. Otóż ja nie chcę pisać powieści. Mnie interesuje życie i pamięć i przeszłość i uważam, że moje książki mają to coś, czego przeciętna powieść nie ma, a nie jestem pewna, czy byłabym wybitną powieściopisarką. Czyli pozostaję w prozie, którą pan nazwał kronikarską, tutaj bym się nie zgodziła na to określenie. Jest to proza, która czerpie soki z prawdziwego życia i z rzeczywistości, ale jednak mam wrażenie i mam nadzieję, że idzie trochę wyżej niż zwykłe zapisy. Myślę, że fakt, że przez lata całe pisałam wiersze i ciągle to robię, chociaż mniej intensywnie, sprawia, że ten język, którym się posługuję, nie jest zwykłym językiem prozy informacyjnej. Dlatego robię w prozie to, co chcę zrobić. Rzeczywiście. I zdarzało mi się na przykład w Narzeczonej Szulca, gdzie miałam mniej materiałów niż zwykle. Musiałam trochę sztukować wyobraźnią. I robię to niekiedy. W tej książce, którą piszę teraz, również są elementy wyobrażone, ale jednak ciągle one stoją twardo na ziemi, bo mam wrażenie, że wtedy są prawdziwsze. Dla mnie taka proza jest bardziej soczysta niż proza wymyślona. Chyba, że jest to Anna Karenina albo Madame Bovary. Wtedy szapoba. One są wiecznie żywe i to są powieści, które mnie w jakimś sensie tworzą. Natomiast proza współczesna może nie jest moim ulubionym narzędziem komunikacji. Ja powtórzę tutaj coś, co mówiła Hanna Krall bardzo dawno temu, że dla mnie pożarcie czerwonego kapturka musi się zdarzyć naprawdę. I chodzi mi o to, żeby tak napisać ten tekst, żeby pan poczuł na szyi zęby tego wilka, który pożera kapturka. Ja oczywiście nie piszę o kapturkach, tylko o czymś innym, ale chodzi o to, że kiedy opisuję Wierę Gram w warszawskim getcie, która idzie do kawiarni w pięknej sukni po to, żeby wystąpić przed publicznością, a po drodze mija trupy zakryte o gazetami na ulicach, to mam wrażenie, staram się napisać to tak, żeby pan to ona na to getto tak zareagowała. Tak, żeby pan to zobaczył, żeby tam było tyle prawdy i tyle bólu i tyle emocji, które towarzyszyły zarówno tej postaci, jak i mnie, która to pisze. I mam wrażenie, że ja robię w prozie to, co chcę. To nie jest tak, że ja bym bardzo chciała napisać dzieło fikcjonalne, a nie wiem, jak się do tego zabrać. Myślę, że jak będę chciała, jak przyjdzie, być może tak się stanie za jakiś czas, to wtedy panu powiem. Czyli umawiamy się na następne spotkanie w piosence o porcelanie. No myślę, że ta książka o Romain Gary to będzie coś bardzo dziwnego i ja ją sobie bardzo trudno wymyśliłam, dlatego jest mi ją trudno pisać, ale jeszcze tylko niecałe 2 miesiące i będę w innym miejscu. A potem, proszę Państwa, robię kolejną książkę z Iwoną Chmielewską, co właśnie jest kolejnym spełnieniem mojego kolejnego marzenia.
Może byście szukali, gdybyście szukały wydawcy, to wiem coś na ten temat. Chyba już mamy, ale... Różne rzeczy się mogą zdarzyć. Proszę Państwa. Dziękujemy bardzo. Bardzo, bardzo pięknie dziękujemy. Agacie Tuszyńskiej, to był naprawdę wspaniały wieczór. Bardzo dziękuję.